Szanowni Państwo, witamy serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Dominika Długosz, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Donald Tusk szuka odpowiedzialnych za śmierć Mikołaja Filiksa, syna posłanki Platformy Magdaleny Filiks. W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość woli milczeć. Z kolei PiS próbuje podgrzewać dyskusję o Janie Pawle II, a z kolei to Tusk tu stosuje uniki. Uniki z obu stron, kampania uników, ale to nie znaczy, że w obu sprawach stoimy w miejscu. Jest wiele nowych informacji na ten temat, będziemy dzisiaj rozmawiać. Tusk jeździ po Polsce, a za nim ruszyli politycy Prawa i Sprawiedliwości bez Jarosława Kaczyńskiego. Już w połowie lutego przedstawiciele PiS-u mówili, że prezes Rada moment ruszy w trasę. Jeżeli do tej pory nie ruszył, to znak to niechybny, że z jego zdrowiem jest nieco gorzej niż głosi to oficjalna propaganda. A skoro prezes jest słaby, to tradycyjnie wierzga pan Zbigniew Ziobro. Pistolecik za pasem, wyrok aborcyjny na wokandzie, a w Sejmie ustawa o obronie chrześcijan. Właściwie cała paleta wyborczych działań Zbigniewa Ziobry przed nami i o tym także w dzisiejszym programie. Zapraszamy serdecznie. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Renata Grochal. To jest Stan Wyjątkowy. Szanowna Dominiko, bardzo mocno Donald Tusk atakuje Prawo i Sprawiedliwość za śmierć Mikołaja Filiksa, syna posłanki Platformy Magdaleny Filiks. On na spotkaniach z wyborcami niemal wprost przypisuje odpowiedzialność za tę śmierć politykom obozu władzy i telewizji państwowej. Czy to będzie ważny element kampanii wyborczej dla Tuska, dla Platformy Obywatelskiej? Obawiam się, że może być i powiem szczerze, że nie bardzo mi się to podoba. To znaczy, o ile rozumiem ludzkie emocje, zwłaszcza pod adresem mediów niegdyś zwanych publicznymi w tej sprawie, to uważam, że pojawienie się tej sprawy w kampanii wyborczej w takich stricte politycznych barwach jest bardzo niedobre. Znaczy to nie robi niczego dobrego ani nam jako społeczeństwu, ani partiom politycznym, ale już widać, że będzie ta sytuacja i to po obu stronach rozgrywana politycznie. No chociaż jak powiedziałeś, dla Prawa i Sprawiedliwości jest to na tyle niewygodne, że PiS stara się milczeć we wszystkich językach świata na ten temat. Czy wystarczyło spojrzeć na debatę, która odbyła się w Sejmie i przeminęła trochę niezauważona o telewizji publicznej, o likwidacji telewizji publicznej. TVP Info, od likwidacji TVP Info. Tak, PiS nie przyszło w ogóle na tę debatę. No więc właśnie, Prawo i Sprawiedliwość nie przyszło, mimo że to było dosłownie kilka dni po tym, jak telewizja publiczna zaczęła zrzucać z siebie całą, nie chcę użyć słowa winę, ale pokazywać, że to nie my żeśmy zidentyfikowali, czy pozwolili zidentyfikować ofiary pedofila, to zrobił kto inny, to nie my, nie nas obciążajcie tym. I wiadomo było, że ta debata będzie pełna emocji. Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie przyszło, dlatego że oni po prostu nie chcą rozmawiać na ten temat, bo wiedzą doskonale, że że się nie broni. Po prostu wszystko, co zrobili w tej sprawie, co zrobili ich ludzie, co zrobiły internetowe trole spod znaku Mateckiego w tej sprawie. Zaraz zajmiemy się panem. Dariuszem, tak, oj, cudownie. To wszystko ich obciąża. I oni po prostu dlatego nie chcą na ten temat rozmawiać, ale uważam, że politycy innych partii też powinni się powstrzymać. Drodzy Państwo, początek spotkania Donalda Tuska z wyborcami w Rokietnicy w Wielkopolsce to jest pierwszy temat, który porusza Tusk. Wraca do niego kilkakrotnie. Popatrzmy, co mówi, wpisując całą opowieść o okolicznościach śmierci Mikołaja Filiksa w swój powtarzany znów program Cela Plus. Bardzo proszę. W Polsce za kilka miesięcy wszyscy zdecydujemy, czy zło, które w ostatnich dniach pokazało swoje oblicze z wyjątkową intensywnością, będzie dalej w Polsce się panoszyć. Czy naszą ojczyzną będą rządzili ludzie, którzy w sposób tak oczywisty w ciągu ostatnich godzin stracili resztki jakiegokolwiek mandatu moralnego do zajmowania się sprawami publicznymi. Ja sobie zdaję sprawę, też dlatego, że i rodzina Mikołaja, który przedwczoraj skończyłby 16 lat, gdyby żył, rodzina Mikołaja jest bardzo powściągliwa. My staramy się też
jak najdelikatniej w tej sprawie się zachować. Ale pisowska władza postanowiła w tej sytuacji zrobić wyjątkowo ponury spektakl polityczny i naprawdę jedną z najohydniejszych w historii współczesnej Polski nagonki za, na rzecz politycznego interesu władzy przeciwko tym najsłabszym, którzy akurat są w momencie życiowym, gdzie potrzebują pomocy, opieki, szacunku, respektu. Nazwijmy jeszcze raz tę rzecz po imieniu. Młody człowiek padł ofiarą seksualnego wykorzystania, seksualnej przemocy. Zgodnie z prawem, zgodnie z interesem ofiary i sąd, i rodzina, w tym matka, zadbały o to, aby nie był ofiarą już nie tylko seksualnego przestępcy, ale żeby nie był ofiarą napiętnowania, złośliwości, agresji. Po to chroni się dane takiej ofiary, szczególnie kiedy jest nieletnia. Żeby nie przeżywała nieustannie tej samej tragedii dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Siepacze medialni i polityczni PiSu uznali w pewnym momencie, wiele, wiele miesięcy po dramacie, po osądzeniu przestępcy, że można tę sytuację wykorzystać politycznie. Cynicznie, z pełną świadomością, z użyciem urzędników państwowych, mediów publicznych, internetu, ujawnili dane chłopca. Popełnił samobójstwo. To, co zrobili w sprawie Magdy Filix, pokazuje, że właśnie nie ma żadnych oporów, żadnych granic. Znaczy, oni sami przekroczyli ten Rubikon, oni sami już jawnie złamali prawo, oni wiedzą, za co pójdą siedzieć, że tu nie trzeba jakichś wybitnych śledczych. Istotną częścią programu, pozytywnego programu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jest program Cela Plus. Dla tych wszystkich... I do tego nie trzeba Trybunału Stanu i nawet nie muszę się przejmować, czy jacyś posłowie się przestraszą albo się zamkną w toalecie, bo do tego jest potrzebny niezależny prokurator, niezależny sędzia, bo dowody są na stole. Znaczy ja mogę być pierwszym świadkiem w wielu, wielu sprawach pisowskich. A tutaj krótko dla formalności odpowiedź premiera Morawieckiego. Dzisiaj dużo będzie takich zbitek Morawieckiego, który był kiedyś współpracownikiem Tuska. Z Tuskiem, bardzo proszę, premier Morawiecki, zapytano o tę samą sprawę, mówi tak. Cytuję słowa Donalda Tuska. Powiedział wczoraj: Magda Filix ujawniła wyjątkowo podłe rzeczy, jakie dzieją się w pisowskim państwie i zapłaciła za to najstraszliwszą cenę. Koniec cytatu. To w kontekście zarzutów opozycji, że Solidarna Polska inspirowała upublicznienie informacji o synie Filix. Jak pan premier się do tego odniesie? Czy wyciek mógł pochodzić skierowany przez Ziobrę prokuratury? Szanowni państwo, ja chciałbym do wszystkich zaapelować, aby nikt, naprawdę nikt nie robił polityki na tej strasznej tragedii, jaka dotknęła rodzinę. Ja składam moje najszczersze wyrazy współczucia i z szacunku dla zmarłego dziecka, z szacunku dla rodziny. Naprawdę nie będę tego komentował. Czyli nie chce nic pan premier powiedzieć. Nowe rzeczy, które dzieją się w tej sprawie, i tutaj przechodzimy do wspomnianego Dariusza Mateckiego, lidera Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, czyli przenosimy się do regionu pani Magdaleny Filix. W ostatnim tygodniu ukazało się kilka publikacji Piotra Żytnickiego w Gazecie Wyborczej i on opisuje kulisy działań Magdaleny Filix, jej działań
kontrolnych wobec Mateckiego i takie obszary, gdzie ona nadepnęła na odcisk Solidarnej Polsce. Trochę to tydzień temu w programie Państwu mówiliśmy, natomiast nowe okoliczności, które ujawnił Rzetnicki, i to jest pewna logika działania w tej chwili posłów opozycji, to jest to, że Magdalena Filiks, kontrolując podległe ziobrystom Lasy Państwowe, w których formalnie, podkreślam formalnie, by nie powiedzieć wirtualnie zatrudniony był Dariusz Matecki, ona kontrolowała, czy on tam realnie pracuje, czy nie pracuje, czy bierze kasę na lewo, mówiąc wprost. I ona miała informatora w Lasach Państwowych. Co do zasady możemy Państwu powiedzieć, że jeżeli kontrole posłów opozycji przynoszą jakiś rezultat, to najczęściej wynika to z tego, że mają informatorów w środku. Część aparatu urzędniczego czuje, że żeby nastąpi zmiana władzy. Dlatego takie informacje konkretne wynoszą. I pani Magdalena Filiks zalazła za skórę Mateckiemu i Rzetnicki opisał właśnie kulisy jej działań i kulisy samej sprawy ujawnienia danych, które umożliwiły wytypowanie przez internetowych hejterów syna pani Magdaleny Filiks jako ofiary pedofila. Matecki był jednym z pierwszych, który wrzucił na Twittera zdjęcie Magdaleny Filiks z tymże pedofilem, bo to był znajomy rodziny. I jednocześnie Matecki jest bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry i zna autora publikacji w Radiu Szczecin Tomasza Duklanowskiego, więc jakby w naturalny sposób wokół niego wiele wątków się tej sprawy skupia, które nakazują zadać pytanie, czy nie maczał w tym swoich brudnych paluchów. I teza Rzetnickiego, czy uprawdopodobniające publikacje właśnie udziału Mateckiego nie spodobały się panu radnemu, więc posłuchajmy go, bo nagrał specjalnie przesłanie. Rzetnicki, ja cię w tej chwili pozywać nie będę, bo ja poczekam do oficjalnych ustaleń ze śledztwa, które mam nadzieję będą podane do wiadomości publicznej. Wtedy sądzę, po tym co rozmawiałem tutaj z ludźmi w Szczecinie, że będziecie po prostu przepraszać. I to nie tylko mnie, ale również Radio Szczecin i Tomasza Duklanowskiego. Mam nadzieję, że te wyniki śledztwa ukażą się publicznie i wszyscy będą mogli je po prostu poznać. Więc Rzetnicki, do zobaczenia. W sądzie oczywiście. Najciekawsze jest, Dominiku, w tym przesłaniu, bo tam ujadanie takiego tam buldożka. Nie należy się tym przejmować. Nie sądzę, żeby Rzetnicki się tym szczególnie przejął. Natomiast najciekawsze jest to, bo panie Matecki, pan ogarnie sobie te internety, w których pan podobno jest mistrzem Solidarnej Polski. Na panu się będzie kampania opierać Solidarnej Polski w internecie. Więc jeżeli chce pan zaprzeczyć, że dostał pan kwity od Ziobry, że ma pan dostęp do kwitów prokuratorskich i że to nie od pana wyciekł wyrok, który opublikował Duklanowski potem w Radiu Szczecin, czy opublikował jego szczegóły wskazujące na to, że dzieci Filiks padły ofiarą pedofila, to niech pan nie mówi na tym nagraniu, że pan coś słyszał, że pan coś słyszał, ma pan informacje ze śledztwa, z których wynika, że w ogóle źle się działo w rodzinie Filiks i że tam jest jakiś syfek i ten syfek na pewno niedługo wybije. No to albo jedno, albo drugie. Albo pan nie ma nic wspólnego z wyciekiem tego pierwotnego wyroku na pedofila, gdzie były podane także nazwiska i okoliczności krzywdzenia ofiar. Albo proszę nie mówić, że coś jednak jest na rzeczy, coś wycieknie i trwa śledztwo. Bo tak naprawdę tym materiałem to pan Matecki się jednak trochę wkopał. Nie, no oczywiście, że się wkopał. W ogóle, wiesz, dla mnie cała ta historia, zbieżność tego, co mówi sąd w Szczecinie, bo, dla mnie to było bardzo zastanawiające. Sąd w Szczecinie mówi, że 28 grudnia pan Duklanowski zwrócił się o akta sprawy i znał sygnaturę akt. Tak? 29. Drodzy Państwo, generalnie tylko będę dodawał takie informacje szczegółowe. Nikt nie zna sygnatury, kto nie miał kontaktu z dokumentami z tej sprawy albo jedną ze stron, która miała dokumenty, więc... Pani Magdalena Filiks raczej nie rozmawiała z panem Duklanowskim. I że 28 zwrócił się, podając sygnaturę akt do sądu. Sąd no, nie ujawnił mu nazwisk, nie ujawnił mu, no, potwierdził, że taka sprawa była, że jest wyrok. 29 o godzinie 6 rano pojawia się materiał Radia Szczecin. Czyli pan Duklanowski zrobił numer, który wygląda tak.
miał już kwity w ręku, miał... Z sygnaturą, miał akta, ale po to, żeby mieć podkładkę, że być może dostał je z sądu jednak, zwrócił się do sądu z prośbą o te akta. Dlatego, że przecież gdyby ta sprawa nie była tak dramatyczna, gdyby ta sprawa nie była tak głośna już w grudniu, to nikt by się nie zainteresował tym, jakie było to kalendarium, kiedy on się zwrócił do sądu, kiedy on dostał odpowiedź albo jej nie dostał od sądu, a kiedy opublikował swoje materiały. Bardzo ewidentnie autor miał już w ręku wszystko, kiedy zwracał się do sądu o te akta. No i skądś to miał? Znaczy mógł dostać z dwóch miejsc, z sądu nie dostał. No to skąd jeszcze? Od jednej ze stron. Jeśli na bazie fejków, cytuję wpisy pana Mateckiego, Felix chce iść na wojnę, to pytań będzie wiele. No, proszę zwrócić uwagę na te pytania w kontekście tego nagrania, które państwo przed chwilą słyszeli i w kontekście tego, co powiedziała Dominika, skąd dokumenty mogły wyciec. Pan Matecki stawia pytania. Z kim zostawało niepełnoletnie dziecko podczas jej zadym pod Sejmem, zanim została posłanką? Chodzi o działalność jako jednej z liderek Komitetu Obrony Demokracji. Przed 2019 rokiem. Gdzie mieszkało dziecko, pomimo tego, że Felix jest posłanką ze Szczecina? Tego typu pytań jest bardzo wiele, a rodzą się z rozmów z ludźmi, z mieszkańcami naszego miasta. Niewątpliwie z mieszkańcami miasta, ale nie tylko chyba z mieszkańcami miasta, bo pan Mateski generalnie, tak jak państwo powiedzieliśmy, pracował na wirtualnym etacie w Lasach Państwowych, a jednocześnie jedną nogą działa w partii, która kontroluje prokuraturę. Więc są dwie możliwości, Dominiko. No, albo wie z lasów, albo wie z prokuratury. Oczywiście możemy i tutaj nie chcę być złośliwy, pani Felix mieszkała w lesie, zresztą stąd podobno tak według tekstu Rzetnickiego sytuacja wygląda. Jej obawy, kiedy zaczęła kontrolować lasy, zaczęła się czuć zagrożona, bo informator ją donosił, że trwają przygotowania, żeby jakoś politycznie podkreślam, się nią zainteresować. Albo też miał informację pan Matyski z prokuratury, więc państwo zostawiamy jakby do rozstrzygnięcia, gdzie może być więcej kwitów dotyczących wyroków w lasach czy w prokuraturze. Natomiast korzystając z tej okazji, Dominiko, chciałem powiedzieć, użyć słowa, ale może go nie użyję. W każdym razie przedstawiciele telewizji państwowej, o tak powiedzmy cenzuralnie, postanowili szkalować Polskę, słuchaj. Pojechali tak, do Brukseli. Ja to widziałam i ja jestem przerażona. Ja jestem przerażona. Dlaczego państwo tyle lat mówili, że ten Parlament Europejski przyjmuje te wszystkie swoje, jak to, ja zapomniałem, to było petycje, czy... Te krytyczne dokumenty przyjmuje na temat Polski. Rezolucje. Tak, to zły Parlament Europejski rezolucje na temat Polski ingeruje w polską niezależność. Opozycja donosi. Za granicę na Polskę i pojechało trzech przedstawicieli tej telewizji, w tym Jarosław Olechowski, który jest szefem tego całego interesu informacyjnego i publicystycznego w telewizji państwowej, szefem telewizyjnej agencji informacyjnej. I między innymi on okłamywał Radę Programową TVP w sprawie działań telewizji dotyczących Mikołaja Felixa, bo ewidentnie telewizja współdziałała z Radiem Szczecin i brała udział w ujawnieniu danych, które umożliwiły namierzenie hejterom pana Mikołaja Felixa, więc pojechali do Brukseli we trzech i donosili na Polskę. Skarżyli się na Tuska, tak? Tak, że oni są atakowani, i że jest hejt na nich i że to zagraża fundamentom demokracji. Znaczy, wiesz, gdyby cała ta sprawa nie była tak strasznie tragiczna, to byłaby, ten jej element byłby żenująco śmieszny, bo panowie po pierwsze wpadli w panikę. Znaczy, to jest taka ewidentne działanie pracowników mediów niegdyś publicznych, jest paniczną ucieczką od oskarżeń i zarzutów. Znaczy, zrobili wszystko pod koniec lutego zeszłego roku, żeby uderzyć w Magdalenę Felix. Znaczy, zrobili wszystko, żeby było... Pod koniec grudnia. Tak. Zeszłego roku. Zrobili wszystko, żeby było wiadomo, że chodzi o posłankę Koalicji Obywatelskiej,
że jest to posłanka ze Szczecina. W Szczecinie są dwie posłanki, jedna z Lewicy, jedna z Koalicji Obywatelskiej. Nie było żadnej wątpliwości, o kogo chodzi. Te działania Mateckiego, o których mówiłeś, wrzucenie zdjęcia akurat posłanki Felix z Krzysztofem F., no to jest dodatkowe działanie. I teraz nagle wpadli w panikę, że zrobili coś obrzydliwego. Że być może nawet zrobili coś, za co będzie można ich ścigać przez prokuraturę kiedyś, kiedy ta prokuratura przestanie być tak zależna od Zbigniewa Ziobro. I zaczęli bronić się jak tylko mogli. Najpierw próbowali w to wszystko wmontować Piotra Borysa, posła Platformy Obywatelskiej, udając, że to on podał nazwisko na antenie. Piotr Borys był gościem w telewizji publicznej, co zresztą mnie bardzo zaskakuje, że oni tam wciąż chodzą, ale to jest jakby wybór polityków. 30 grudnia to było dzień po publikacjach Radia Szczecin i TVP Info. I naprawdę nie miało żadnego znaczenia to, co on tam powiedział, ale telewizja zorganizowała dwudniowy festiwal pokazywania Piotra Borysa jako tego, który ujawnił nazwisko Magdaleny Felix. A potem pojechali do Brukseli, żeby publicznie mówić o tym, że oni są tutaj niewinni atakowani, że oni tylko wykonują swoje obowiązki dziennikarskie. Mierzymy się w Polsce z poważnym problemem nacisku polityków na dziennikarzy. Natomiast dyrektor Olechowski. Ja uważam, że nie ma, znaczy nigdy dość powtarzania, że Krzysztof F. został skazany w pierwszej instancji w lipcu 2021 roku. Znaczy nikt nie ukrywał pedofila w urzędzie marszałkowskim w województwie zachodniopomorskim. Nikt go nie ukrywał w partii. Nic takiego się nie wydarzyło. Został skazany w pierwszej instancji w 2021 roku. W drugiej instancji pół roku później. On od roku, proszę państwa, siedział. Znaczy w momencie, kiedy telewizja publiczna i Radio Szczecin zrobiły te swoje materiały, człowiek siedział w więzieniu. Skazany, nikt go nie przeniósł do innego województwa, nikt go nie przeniósł do innej komórki partyjnej, nikt go nie ukrył nigdzie. On po prostu siedział. Dominika podkreśla tę komórkę partyjną, dlatego że to była linia ataku TVP oczywiście na Platformę Obywatelską, bo z ich punktu widzenia Platforma była najciekawsza, z punktu widzenia Mateckiego i Duklanowskiego najciekawsza była Magdalena, czy właściwie z punktu widzenia Mateckiego najciekawsza była Magdalena Felix, bo ona interesowała się tą jego wirtualną pracą w Lasach Państwowych i atakowała Solidarną Polskę bardzo ostro w Sejmie. Z punktu widzenia autora materiału Duklanowskiego celem był marszałek regionalny, który zatrudniał tego pedofila. Każdy miał różne cele, tylko gdzieś w środku, w tej całej układance politycznej był kruchy dzieciak, który był ofiarą i o którym nikt z tych gości, którzy ujawniali informacje przybliżające hejterów do Magdaleny Felix, nikt z nich po prostu o tym nie myślał. Dlatego, no mówiąc zupełnie szczerze, panie Jarosławie Olechowski, trochę mi się niedobrze robi, jak pan jedzie do tej Brukseli i donosi na Polskę, że część polityków w Polsce stara się zastraszyć i wpłynąć na dziennikarzy. Chodzi o wywołanie efektu mrożącego, żeby zastraszyć i zniechęcić dziennikarzy do podejmowania tematów związanych z konkretną partią polityczną. Zrobiliście temat, który był związany z konkretnym dzieciakiem, który nie żyje. Nie robiliście materiałów o partii, albo inaczej, robiliście materiały o partii tak głupio, że przyczyniliście się do ujawnienia danych chłopaka. I dzisiaj, jak Mateski sugeruje, że w sumie tam był syf w tym domu, ona zostawiła te dzieci, wepchnęła je w ręce pedofila, no to to już jest skrajnie obrzydliwe, bo to wskazuje na to, że ktoś teraz grzebie w jej prywatnych sprawach po to, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność. Wystarczyło, żebyście w tej całej nawalance politycznej ograniczyli te informacje, które były dla was podniecające, takie jak pedofil w Platformie Obywatelskiej, bo ten Krzysztof F. działał w Platformie. Trzeba było sobie na tym przestać, na tym zostać. Po co poszliście dalej? Po co postanowiliście dojechać kogoś, kto ma problemy osobiste? Po co ujawniać dane, które, jak powiedziała Dominika, były tak oczywiste? Wiadomo, ile jest parlamentarzystek. Wiadomo, ile jest jak w Szczecinie i wiadomo, co powiedział sam Duklanowski na antenie TVP, że chodzi o środowisko Platformy Obywatelskiej, więc wiadomo było, o kogo chodzi. Więc dzisiaj jeżdżenie do Brukseli, spotkanie się z waszymi mocodawcami, bo oni się spotkali z frakcją
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie dominuje PiS. No, czyli pojechali do Brukseli, żeby spotkać się z PiS-em. Jak chcecie gadać ze swoimi mocodawcami, to wydaje mi się, że macie bieżący kontakt. Nie musimy za to płacić tych 3 miliardów, żebyście we trzech się bujnęli do Brukseli i zjedli tam, nie wiem, co tam się je, prezes Kaczyński miał. Mule się je w Brukseli. A mule, a może to ale chodziło, na pewno robaki. To może znaczy chodziło o jakieś after party, żebyście sobie zrobili z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę możecie z nimi porozmawiać tutaj na miejscu. Z kolei tak jak telewizja państwowa w tej chwili przeinacza znaczenie całej tej sprawy, bo ona jest ewidentnie problemem dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, tak jednocześnie stara się wciąż podgrzewać, i chcecie zapytać Dominiko, czy to będzie skuteczne, sprawę reportażu TVN24 dotyczącą spraw, które stawiają w negatywnym świetle Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego. Staram się być delikatny w słowach. To są przypadki pedofilii. Dwie z trzech spraw to są księża skazani za pedofilię za czasów PRL-u, którzy byli w jakiś sposób albo przywracani potem do posługi, albo przenoszeni przez Karola Wojtyłę. PiS próbuje tę sprawę uczynić takim mobilizatorem do własnego elektoratu. TVP im stara się pomóc, ale opozycja schodzi z linii strzału. Platforma nie wzięła udziału w głosowaniu w Sejmie nad ustawą, która miała bronić dobrego imienia Jana Pawła i atakować telewizję TVN. A Donald Tusk na tym spotkaniu, o którym państwu powiedziałem, w Rokietnicy w Wielkopolsce, powiedział jednym zdaniem o Janie Pawle, że w tej chwili PiS się próbuje za niego schować. Dla Platformy właśnie nie ma tego tematu. Czy to jest twoim zdaniem skuteczna strategia i na ile Jan Paweł II i te zarzuty wobec niego będą elementem kampanii? Ja tu chciałam jeszcze przytoczyć cytat z rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jemu udało się połączyć te dwie rzeczy w jedno. Otóż Rafał Bochenek, ja jestem fanką, naprawdę, znaczy jestem największą fanką Rafała Bochenka, był łaskaw powiedzieć, że reportaż TVN-u pojawił się wtedy, kiedy w Platformie Obywatelskiej wybuchła afera pedofilska. Znaczy, pan Rafał Bochenek już mówi o tym, że jest jakaś afera pedofilska. No, ale Dominika powiedziała, drodzy państwo, czyny, te haniebne czyny, to był rok 2020, facet został skazany w 2021. No ale wiesz co, wiesz, ja ci powiem tak. No, ale nie ugryzłem się w język. Nie ugryzłem się w język, bo TVN robił ten reportaż swój jakieś półtora roku, więc w sumie czasowo to by się zgadzało. Nie, brednie. Są to brednie wyjątkowe. I wracając do twojego pytania. Znaczy, na krótką metę ja uważam, że tak. To znaczy, na krótką metę uważam, że Prawu i Sprawiedliwości to się bardzo przyda. Jakie budzi we mnie emocje wykorzystywanie Jana Pawła II w kampanii wyborczej, no to jest zupełnie inna sprawa, ale oceniając to wyłącznie analitycznie, politycznie, uważam, że tak, na krótką metę to wzmożenie, to uniesienie, te okrzyki o tym, że my tu bronimy dobrego imienia, czci i pamięci Ojca Świętego, przyniosą efekty. Zwłaszcza, że za chwilę będzie 2 kwietnia, czyli rocznica śmierci Karola Wojtyły, Jana Pawła II, i to będzie okazja do zorganizowania marszu ku czci i pod hasłem właśnie obrony dobrego imienia. Tych marszów pewnie będzie kilkadziesiąt w całej Polsce, więc będzie można pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość Jana Pawła II broni. No tylko, że do wyborów nie mamy miesiąc, nie mamy półtora, a mamy 6-7. No i pytanie, czy ten temat, mówiąc bardzo nieładnie, dociągnie do tego czasu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby zrealizować plan, o którym mówi opozycja i o którym w Prawie i Sprawiedliwości jest takie niepewne są te komentarze w PiS-ie na ten temat, że wybory miałyby się odbyć 15 października, czyli w tegoroczny dzień papieski, to być może miałoby to sens. Chodzi o to, drodzy państwo, jest taka popularna teoria, tak jak powiedziała Dominika, głównie opozycja się tego obawia, że PiS nakręci taką histerię, że zrobiąc wybory w dzień papieski, będzie omijać w ten sposób ciszę wyborczą, bo zobaczą państwo czołowych polityków PiS-u, którzy broniąc papieża występują i mówią, bronimy papieża. I to będzie akurat w tym dniu, kiedy są wybory, ale ja to powiem ci, słyszałem bardziej z kręgów opozycyjnych jako obawy niż jako realny projekt Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili. Ja też, raczej politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani o to, mówią, to wszystko zależy od prezydenta, nie, znaczy...
takie, naprawdę są takie wycofane bardzo te komentarze, ale myślę, że gdzieś w ich głowach, jak już to wpadli na to, że tak może być, że to, ten pomysł może powstać jako realny. Bo ten kalendarz wyborczy się tak układa, że 15 października to jest pierwszy termin, w którym można te wybory zorganizować. Potem jeszcze prezydent ma do wyboru dwie kolejne niedziele października i jedną listopada, więc nie byłoby tu nawet żadnego naciągania prawa. To można jakoś zorganizować, bo tych rocznic papieskich przez tak, te pół roku jest bardzo wiele. Czy ten nastrój wytrzyma, no bo opozycja zeszła z boiska, tak? Zobacz, jest jeszcze jedno, oświadczenie episkopatu. Drodzy Państwo, mówiliśmy Państwu w zeszłym tygodniu, że episkopat jest podzielony trochę inaczej, czy bardzo takie wstrzemięźliwe stanowisko księży zajmujących się pomocą ofiarom, wydane w imieniu episkopatu, a bardzo ostre stanowisko ważnych biskupów Marka Jędraszewskiego i biskupa przewodniczącego Komisji Episkopatu Gądeckiego i kolejne oświadczenie episkopatu sprzed kilku dni. Chyba episkopat zrozumiał, że to jest pewien problem, więc z jednej strony wysyła komunikat. No te reportaże wszystkie są złe, bo one opierają się na bezpieczniackich kwitach. Tak jak Państwu mówiliśmy, to nie jest do końca prawda, bo tam dwie historie to są ludzie skazani. I oczywiście skazani w PRL-u, ale za czyny kryminalne, takie jak pedofilia, więc to nie są kwity bezpieczniackie, tak? Natomiast biskupi idą w tym kierunku, jak trzeba było lustrować środowisko, środowiska katolickie, zwłaszcza kler, to biskupi mówili podobnie. Ale jest inne zdanie, ostatnie zdanie w tym oświadczeniu, które jest adresowane do PiS-u. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby papieża Polaka do celów bieżącej polityki. I to jest właśnie taki element, który PiS próbuje zrobić. Więc jeżeli Kościół realnie też da trochę na wstrzymanie, nie będzie się jednoznacznie w tej sprawie też politycznie z PiS-em wiązał, no to ten nastrój się trochę wypali do jesieni. No dobrze, ale doskonale wiesz, że hierarchowie to jedno, a ksiądz proboszcz to zupełnie co innego. I tak naprawdę wyborcy Prawa i Sprawiedliwości średnio słuchają hierarchów, bardziej słuchają jednak własnego księdza proboszcza. A ten ksiądz proboszcz jednak w 90% przypadków wyjdzie i powie, że źli ludzie, Platforma z TVN-em, atakują Jana Pawła II. I ja uważam, że to, znowu brzydko mówiąc, przepraszam, nie dociągnie do wyborów. Ja uważam, że nie uda się tej emocji bardzo wysokiej w tej chwili i być może jeszcze podbitej 2 kwietnia dotrzymać do wyborów. I w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi ja rozmawiam, też to słychać, że oni uważają, oni naprawdę głęboko są przekonani, że trzeba Jana Pawła II przed czymś bronić, ale jednocześnie uważają, że to nie będzie, że to nie wyrobi do końca kampanii. Że to jest narracja, która rzeczywiście idzie trochę w poprzek sceny politycznej. Bo w Polsce jest tak, że jednak większość ludzi, nawet niewierzących, uważa, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był i koniec, kropka, nie ma z tym specjalnie dyskusji. Ale że to po prostu nie będzie paliwo, które przyniesie wygraną. Gdyby to się wszystko wydarzyło we wrześniu, to byłaby zupełnie inna rozmowa. Dlatego, że udałoby się te emocje utrzymać do wyborów. Wtedy to byłoby tam 1,5 miesiąca czy 2. To by dało radę. W tej chwili jest za długo, za wiele czasu i jeszcze wszystko się może zdarzyć. A poza tym Platforma, ja byłam przekonana, że Platforma powinna tutaj się jakoś zdecydowanie wypowiedzieć w sprawie tej uchwały, ale odnoszę wrażenie, że tutaj się pomyliłam i że chyba rzeczywiście podjęli słuszną decyzję, żeby się w to w ogóle nie bawić, bo PSL zrobiło to, co ma w swoim kodzie DNA. Poparło uchwałę Prawa i Sprawiedliwości. Lewica zrobiła to, co ma w swoim DNA, czyli powiedziała, absolutnie nie będziemy takich uchwał przyjmować. Platforma Obywatelska zeszła z placu boju i być może rzeczywiście w dłuższej perspektywie to było najsłuszniejsze, co mogli zrobić, bo w tej chwili nie bardzo jest ich jak atakować. Tak? To znaczy nie można powiedzieć, nie wiem, Kierwiński, Budka, ktokolwiek głosował za tym, żeby dalej obrażać papieża, no bo po prostu nie głosował. Słuchaj, ale jest to pewien fenomen, co politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują zrobić, żeby ożywić tę dyskusję, aby opozycję, no głównie chodzi o Platformę Obywatelską, wciągnąć w taką pułapkę, gdzie stoi portret Jana Pawła i gdzie można się politycznie wyłożyć. Otóż odezwał się Antoni Macierewicz, dawno niesłyszany, dawno niewidziany. Zaraz go zobaczymy pewnie przy okazji rocznicy Smoleńska. Nie wiem, być może kolejny raport będzie publikował. Natomiast no, ma Antoni Macierewicz własne doświadczenia z telewizją TVN, która, no, mówiąc delikatnie, w materiałach Piotra Świerczka ośmieszyła działania jego podkomisji. Natomiast nie o tym chciałbym. Chciałbym o lustracji.
Pierwsza wielka lokomotywa, która pociągnęła Antoniego Macierewicza politycznie, to była lustracja. Potem była likwidacja WSI za pierwszych rządów PiSu, a potem był Smoleńsk. Wróćmy do tej pierwszej. Drodzy Państwo, ja naprawdę, gdyby to nie dotyczyło takiej poważnej sprawy, dzisiaj bardzo często z Dominiką się tak zastrzegamy, to byłoby to w sumie nawet poznawczo zabawne. Antoni Macierewicz, który krytykuje bezpieczniackie dokumenty. Drodzy Państwo, posłuchajmy felietonu, bo Antoni Macierewicz, znaczy on był takim pionierem wideokastów. Pierwszy nagrywał wideokasty dla ojca Tadeusza Rydzyka i to jest jego wideokast, w którym dowodzi, że nie ma lepszego dowodu na nieskazitelność Jana Pawła II niż to, że media muszą posługiwać się dokumentami komunistycznych służb, by zaatakować jego dobre imię. Mówi to, drodzy Państwo, autor listy ilustracyjnej, gdzie imion było wiele, a komunistyczne kwity nie stały wcale za każdym z nich. Posłuchajmy pana Antoniego. Te materiały, które publikuje... Także przecież publikują także gazety, które wychodzą w Polsce. Nie wiem, czy można je nazwać polskimi, ale wychodzą w Polsce. Także media telewizyjne, które działają w Polsce. Znowu, jakimi ich nazwać? Trudno mi jest sobie to wyobrazić. Ale robią to brutalnie, nie mając żadnych podstaw merytorycznych. Opierają się na materiałach służb, komunistycznych służb specjalnych, krótko mówiąc na okupacyjnych służbach, które mają na celu niszczyć polskość, niszczyć katolicyzm, niszczyć chrześcijaństwo. Urząd Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa, przecież to były formacje, których celem było zniszczenie polskości, zniszczenie, jak już mówiłem, chrześcijaństwa. I to ma być punktem odniesienia z ataków na Jana Pawła II. Nie ma tam żadnych rzeczywiście merytorycznych argumentów. Nie ma żadnej analizy porządnej, a przecież materiały Służby Bezpieczeństwa, zanim ocenimy ich wiarygodność, trzeba zrobić porządną analizę. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. To jest posługiwanie się plotkami, które mają na celu, powtarzam, zniszczyć Jana Pawła II. No więc, Dominiko, jest to jakiś dysonans poznawczy. Główny lustrator, który mówi, no ale hola, no to przecież to komunistyczne kwity. Jak lustrował Wałęsę, jak lustrował Wiesława Chrzanowskiego i masę innych ludzi na tych listach lustracyjnych w 92 roku, to jakoś tak nie miał takich wątpliwości co do kwitów. Ja mam pytanie do pana Antoniego, to z jakich kwitów mamy korzystać? Znaczy... O, właśnie, bo to jest w ogóle pozbawił nas pan jakichkolwiek sensu, znaczy, punktu zaczepienia, trwałego elementu. Gdzie ja mam iść, żeby jakieś kwity zobaczyć, bo mi biskup Jędraszewski zamknął archiwum kurii krakowskiej, więc tak trochę zostałam bezkwitowo. A mówiąc zupełnie poważnie, ja bym chciała zobaczyć poważną dyskusję na dokumentach. I okej, możemy to robić z zastrzeżeniem, że to są PRL-owskie dokumenty, które chciały skompromitować część księży, ale pamiętajmy też o zbiorze zastrzeżonym, który... I pamiętajmy to, co powtarzam. Są tam kwity bezpieczniackie, to jest jedna półeczka w IPN-ie, ale druga półeczka to są kwity z postępowań karnych sądowych, czyli milicja, prokurator i sąd, sprawy czysto kryminalne. Dwie historie w tych materiałach dotyczących Wojtyły dotyczą właśnie księży skazanych w procesach karnych za czyny pedofilskie. Chciałabym zobaczyć poważną dyskusję, dlatego że chociażby Rzeczpospolita publikuje dzisiaj materiał Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki. Którzy jako pierwsi się tak naprawdę zajmowali tymi historiami. I oni piszą, że z dokumentów IPN-u nie można, z informacji w tych dokumentach, które są w IPN-ie, nie można postawić tezy, że Saduś krzywdził dzieci. Że to jest bardzo skomplikowana sprawa. W związku z tym ja bym chciała zobaczyć normalną dyskusję. Znaczy, są ludzie, którzy z tych dokumentów wyciągają jeden wniosek, są ludzie, którzy wyciągają inny. Dlaczego tak jest? Znaczy, ta cała uniesiona, histeryczna, egzaltowana awantura, z którą mamy do czynienia, niczego dobrego nie przynosi. Ani postaci Jana Pawła II, ani poziomowi debaty publicznej. I tak naprawdę najlepiej by było, żeby wszyscy wyciągnęli wszystkie kwity i żebyśmy mogli je sobie poczytać. Drodzy Państwo, ja tylko wyjaśnię, że mówimy Państwu o trzech historiach, bo to są takie historie trzech księży. Ksiądz Eugeniusz Surgent,
oraz ksiądz Józef Lorantz byli wcześniej opisywani przez redaktorów Krzyżaka i Litkę. I to są te sprawy kryminalne w IPN-ie, o których powiedziałem. No to znaczy, oni zostali skazani za czyny pedofilskie. I albo Wojtyła ich przywracał potem do posługi, albo ich gdzieś odsyłał. Natomiast ksiądz Saduś, ksiądz Bolesław Saduś, to jest historia pokazana w materiale TVN24. To był przyjaciel papieża. Ksiądz, który, jak wynikało z donosów bezpieki, to jest ten ksiądz, gdzie mówimy o donosach. Z donosów bezpieki wynikało, że Wojtyła odesłał go do Austrii, bo wokół niego były podejrzenia, wokół Sadusia były podejrzenia dotyczące pedofilii. Więc to jest jakby ta trzecia historia, ale jakby z punktu widzenia episkopatu i PiSu wszystko najlepiej powiedzieć Kwity Bezpieczniackiej. Nawet pan Antoni, naprawdę, czuję się wzruszony, że po tylu latach, panie Antoni, od 92 roku żyłem w przekonaniu, że wszystkie Kwity Bezpieczniackie, no, opierając się na pana teorii, są absolutnie wiarygodne, by dzisiaj w roku 2023 dowiedzieć się, że w sumie jednak są wyjątki od tej reguły i oczywiście Karol Wojtyła jest takim wyjątkiem. Ale słuchaj, chcesz poważnej dyskusji? Zaraz ci ją pokażę, ale najpierw zanim ci ją pokażę, to dajmy panu premierowi szansę. Pan premier też ruszył w Polskę, będziemy na temat objazdu pana premiera jeszcze mówić i w zupełnie spontaniczny sposób zaczyna bronić papieża i w zupełnie spontaniczny sposób na spotkaniu na Podkarpaciu uczestniczy, mają, tak jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, przygotowane plakaty z Janem Pawłem II, więc widać, że ten spontan jest nieco reżyserowany. Bardzo proszę, pan premier. Oni się wstydzą największego rodaka w historii całej Rzeczpospolitej, całej Polski. A dla nas to nie tylko nasz największy rodak, Jan Paweł II, ale jeden z największych ludzi w dziejach, w historii świata. Tak mogę śmiało powiedzieć. Nasz kochany Jan Paweł II. Grzechy i winy, a czasami wręcz rzeczywiście zbrodnie zdeprawowanych księży próbują przypisać Janowi Pawłowi II. To jest tak, jakby, i tak robiły też media III Rzeczpospolitej, jakby winy szmalcowników i kolaborantów z II wojny światowej przelać na cały polski naród. Byli szmalcownicy? Byli. Ale naród polski był bohaterski w czasie II wojny światowej. I nie wolno stosować takich podłych metod w tym pseudo, szanowni państwo, w tym pseudoreportażu TVN24. Autorzy powołują się na źródła, wiecie skąd? Na źródła esbeckie, komunistyczne. To jest tak, jakby oskarżać księża Jerzego Popiełuszkę w oparciu o paszkwilę Jerzego Urbana. Ale popatrz, jaka to jest misterna historia. To znaczy, po pierwsze, mamy tutaj Donalda Tuska, który ruszył w Polskę i obraża Jana Pawła II. I Chociaż nic takiego nie mówi, znaczy w ogóle nic nie mówi. I buduje atmosferę hejtu, wywołuje wojnę polsko-polską. Do tego dochodzi Jan Paweł II, a do tego jeszcze dochodzą szmalcownicy i kolaboranci z czasów II wojny światowej. Bo, jak mówi premier Morawiecki, przypisywanie złych czynów księży, którzy popełniali oczywiście grzechy i złe czyny Janowi Pawłowi II, jest jak przypisywanie narodowi polskiemu czynów szmalcowników. To jest już taka konstrukcja, że ja bym na to nie wpadła. Ale wszystko tutaj jest. Znaczy, zły Tusk, święty Jan Paweł II i II wojna światowa, bo może się przydać w sprawie reparacji. Drodzy państwo, i tak jak to było w przypadku materiału TVN24 o kulisach działań podkomisji Antoniego Macierewicza, także w przypadku tego raportu o Janie Pawle II odezwał się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który słynie z tym, że uważa, że trzeba być gorącym, rozgrzanym i wszystko wypalać, co jest związane z obozem liberalnym i z lewicą. Twardy pisowiec także się zajął tą sprawą i są sugestie PiSu, że będą próbowali to wykorzystywać, kiedy TVN będzie się starał o odnowienie koncesji. Zobaczymy, może być duże napięcie między Stanami Zjednoczonymi, bo to amerykańska firma jest właścicielem TVN-u, a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i obozem władzy, bo ewidentnie Świrski zbiera sobie dosie. Panem Świrskim też się zajmiemy, bo my gromadzimy dosie na temat pana Świrskiego, panie Macieju, już niedługo. Natomiast Dominiko, chciałaś poważnej dyskusji, tak? Tak.
Słuchaj, to wydaje mi się, że najpoważniejsza dyskusja to była, ja nie wiem jeszcze, czy wtedy tych trzech muszkieterów z TVP to już tam pojechali na tę mulę do Brukseli donosić na Polskę, tudzież spotkać się ze swoimi mocodawcami. W każdym razie taka najpoważniejsza dyskusja odbyła się oczywiście w telewizji publicznej, bo to jest najpoważniejsze miejsce debaty w Polsce. I tam porozmawiali sobie Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości z Maciejem Gdulą z Lewicy o Janie Pawle na najwyższym poziomie kompetencji. Nie wiem, czy o takiej debacie marzyłaś, ale tym uroczym akcentem kończymy część pierwszą stanu wyjątkowego. A dalej w programie, drodzy Państwo, zastanowimy się, jak wygląda kampania. Dzisiaj Donald Tusk jeździ i opowiada różne rzeczy. Zastanowimy się, jaki jest program, czym Tusk chce porwać wyborców. Jednocześnie Mateusz Morawiecki także w zastępstwie Jarosława Kaczyńskiego rusza na trasę i próbuje z Tuskiem walczyć. Zrelacjonujemy Państwu trochę ten pojedynek. Takie zapasy polityczne, ale premier musi się bronić także ze strony Zbigniewa Ziobry, który po pierwsze atakuje go za uległość wobec Unii Europejskiej, a poza tym zaczyna prowadzić własną kampanię, buduje taki wizerunek twardziela. Widzieli Państwo zapewne zdjęcia z Glockiem, zapaskiem spodni. Zajmiemy się Glockiem, zapaskiem spodni. Cóż jeszcze w programie, drodzy Państwo? Na pewno będziemy się zajmować, będziemy się zajmować też innymi elementami kampanii Zbigniewa Ziobry. Ustawa o obronie chrześcijaństwa, pierwszy wyrok w sprawie pomocnictwa w sprawie aborcji i proces, który dotyczy planowania zamachu na Zbigniewa Ziobrę. To wszystko jakoś w tej chwili wraca. Wygląda mi to na kampanię Solidarnej Polski i działania pana Mateckiego, więc zapraszamy na ciąg dalszy naszego programu. I teraz na czym polega Panie problem? Pośle, lewactwo po prostu, w Polsce ma za dobrze. Bo panie, za tamtych czasów dostałbyś pan pałą po grzbiecie, po łydach. Ta pała by była rozbita na pana głowie. Jeszcze byś się pan obliznął, podziękowałbyś pan. A dzisiaj żyjecie w demokratycznym kraju i macie czelność obrażać naszą świętość. Widział pan ten program? Wypadł po prostu. Nie ma czegoś takiego. Nie będziecie w ten sposób robić, Panie, bo po prostu pośle, jesteście zacięcy w uszach. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My w tej chwili żyjemy w takim przekonaniu, że my mamy za wszystko nadstawiać w jakiś policzek, bo lewactwo będzie obrażało naszą świętość. Nie ma czegoś takiego. My w tej chwili musimy podjąć takie metody, demokratyczne metody, żeby właśnie takich ludzi jak pan, taką formację jak pan, się wypowiem. Takie formacje jak pan zrobić tak, jak było w Chłopach Rejmonta, gdzie się brało jagnę na wóz w gnoju i wywieźć poza miasto. Czyli po prostu wywalić was po prostu z życia publicznego. Oczywiście podkreślam, w sposób demokratyczny, ponieważ na to zasługujecie. Nawet na to zasługujecie. I ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Mówi się dziś, ale zamknij się człowieku, bo ja teraz rozmawiam, słuchaj. To jest stan wyjątkowy. Dalszej części podcastu słuchasz dzięki pakietowi Onet Premium. Szanowna Dominiko,